Gość poranka, dynki. Gościem poranka jest profesor Leon Tarasewicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Można już od kilku dni oglądać w Galerii Foksal wystawę, instalację Jerozolima. Pamięta pan pierwszą wizytę akurat w tym mieście? Tak, i to, to bardzo, bo byłem tam. Dwa miesiące. Zostałem zakwaterowany w takim budynku, który jest na górze Zion. Z balkonu widzi się po prostu asfalt, a za asfaltem gęsne. A na horyzoncie na górze jest Gaj Oliwny, gdzie Chrystus nauczał. a 400 km, oj, 400 metrów gdzieś od tego domu jest Golgota, także ciężko nie pamiętać jak się widzi takie coś po raz pierwszy. Co czuje artysta, kiedy znajduje się w takim miejscu? No ja w jakiś sposób byłem taki sprelużowany mniej więcej gdzieś z dwa tygodnie, bo nic nie mogłem zrobić chodziłem po tym mieście i jak idziesz jedną ulicą a 2,5 metra wyżej jest druga ulica i wiesz, że po prostu jest tu różnica usypana poprzez cywilizację i gruzy i odwiedzasz te wszystkie miejsca to ja przede wszystkim nie mogłem się pogodzić z takim faktem, że ta cała ikonografia, która mi została wbita przez religię, obrazy, tak w wydaniu ortodoksyjnej, cerkiewnej po prostu ikonografii, czy te katolickie przedstawienia, że wszystko mi się nie zgadzało z taką atmosferą, jaka tam jest. Z, z tymi światłami, z, że to wszystko było tak dopasowane do, do naszych e, e, rzeczywistości tu w Europie, identycznie jak nie wiem, Matka Boska Łyskimosów jest maskośne oczy, a, a w Afryce jest czarna, nie mylić z Częstochowską Matką Boską. No, właśnie, dlatego postanowił pan niejako wydestylować ten jeden właściwy kolor, który opisze to, co mieści się pod nazwą Jerozolima? Mnie tym bardziej fascynuje ta obecność żółci w cywilizacji, także w, w malarstwie. I ten kolor w ogóle jest mało obecny, szczególnie u nas w Polsce, gdzie to malarstwo jest takie szaro bardziej bojące się koloru. Był ten okres, który przez kapistów był adoptowany na warunki polskie, ale tak powoli, powoli to zostało stonowane. Ale użycie żółci... Yy, najbardziej jest chyba widoczne wśród artystów żydowskich i tych artystów w Izraelu, którzy w tej chwili yy, tam pracują. Także jest to i niebezpieczny kolor w sensie takim użycia, i trzeba mieć dużą jakąś już yy, umiejętność posługiwania się kolorem, ale aby to nie było wulgarne, krzykliwe i i niemożliwe do akceptacji. A z drugiej strony, no, tu na Foksalu jest ten kontekst takiego wynurzania się koloru poprzez pomarańcz, do no bardzo nas, nasączonej żółci całego pomieszczenia. I ja od dwóch lat mniej więcej tą wystawę noszę w sobie. I chciałem ją zrobić właśnie w tej galerii. Tym bardziej, że ona jest też orientowana na wschód. Także idealne proporcje wszystko było jakby aż jakby stworzone do tej wystawy. To znaczy, że kierujemy się wraz z tą nasycającą się żółcią w kierunku wschodnim. No. Wszystkie e, budynki, które z, mają do czynienia z religią judaistyczną, a także wszyscy wierzący w sumie są zwróceni zawsze na wschód, bo tam w naszym wypadku jest ta Jerozolima. E, a mm, miejsce dla Pana bardzo szczególne, bo to jest... Właściwie taka, takie, taka przestrzeń udomowiona, Galeria Foksal. Tak, i dlatego chciałem w tej galerii akurat zrobić to, 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 tą wystawę, gdyż zwykle, jak robiłem w Galerii Foksal jakąś wystawę, to one były bardzo jakieś takie znaczące, a różniące się od siebie wyraźnie. I w tej chwili, jak się robi tą wystawę, i jest yy, kat, katalog przy szykuje Milada Ślizińska z którą wiele, wiele lat pracowałem wspólnie. Tam będą w tym katalogu wszystkie zebrane wystawy, które ja robiłem lub które robiłem, wykonywałem, na przykład jak. Chociaż malowałem ostatnią wystawę Sterzeckiego na ścianach w Galerii Foxer czy z Davidem Neshem, układaliśmy tą wystawę. To jest jakby tak, to tak, robi się zamknięty okres w tej galerii. Zamknięty z jednej strony znaczy y, możliwość pewnego podsumowania, opowiedzenia od, o tej współpracy. Jeżeli dobrze pamiętam, od 1984 roku, od czasów takich, no, tak. które były bardzo trudne z różnych względów dla galerii, dla twórców, którzy z tą galerią byli związani. Tak, ale w, w, w jakiś sposób w tamtym czasie taką galerią, która łączyła wszystkich i nie podlegała obstrukcji, to była Galeria Dziekanka. I tam miałem pierwszą wystawę w 83 roku. Na, na czwartym roku jak studiowałem, a w 1984 roku y, Galeria Foxa robiła wystawy i ona nie uczestniczyła w. Jak, jak, jakiś taki pewnie poprzez swój poziom i międzynarodowe uczestnictwo artystów. Y, jakby była poza y, jakby. Poza, jakby, orbitą bojkotu z wystaw, jak wtedy robiono w oficjalnych miejscach. Teraz zupełnie inna rzeczywistość, bardzo bogata historia i nawiązuje do poprzedniej swojej kwestii. Z jednej strony ta wystawa i katalog, podsumowania, ale też pytanie o to, o to zwrócenie się w kierunku przyszłości. No tak, ale ta wystawa w jakiś sposób jest także kontynuacją wystawy, którą robiłem w tamtym roku w Akademii Supraskiej. W klasztorze w Supraślu miałem wystawę. Wszystkie budowane były kolorowym światłem, plexi, ledami. I ta wystawa się prosi, tak, dołączyć do, do tamtej, i w jakiś sposób też się łączy z tym, co w tej chwili pokazuje we Wrocławiu, w Muzeum Architektury: że jakby te trzy wystawy mają wspólny mianownik, mogłoby nawet być we wspólnym katalogu. Jerozolima. Tę wystawę można oglądać w Galerii Foxal do końca sierpnia. Zachęcamy zachęcamy także do tego, żeby zapoznać się z katalogiem i przypomnieć sobie i prześledzić tę bardzo ciekawą drogę. Myślę cały czas, cały czas o tej żółci, która została kiedyś uznana za najbardziej polskie słowo. Nie ta mistyczna żółć oczywiście, mhm. ale żółć, żółć, która jest zbudowana z samych polskich znaków diakrytycznych. To, to też. No, ale w tych bardzo podobnie brzmią wśród wszystkich narodów słowiańskich, także myślę, nie musimy tu być też tak e, wywyższyć się z Polskością. A katalog to myślę będzie dopiero gdzieś pod koniec miesiąca, bo on jest w trakcie. W, przez fakt, że chcieliśmy materiał umieścić ten, który jest w tej wystawie. To będzie pod koniec miesiąca. Profesor Leon Tarasewicz był gościem poranka dwójki. Bardzo dziękuję. Zapraszamy do galerii Foxel. Dziękuję bardzo. Gość poranka dwójki.